Dobry wieczór Państwu, kochani widzowie. Dzisiaj w ramach projektu Norwid w domu, czytanie dramatu, chciałbym Państwa zaprosić na fragment Oliwiera Twista, powieści, która została napisana w 1836 roku przez Karla Dickensa. Znamy doskonale historię, ale tak pokrótce mówimy o chłopcu, sierocie, który nie zaznał w swoim życiu ani miłości, ani ciepła rodzicielskiego. W sierocińcu wręcz przeciwnie, zimno, chłód i upokorzenie. Musi wybrać własną drogę życia. Czasami spotyka się z sytuacjami, które są bardzo dla niego trudne, niebezpieczne, a czasami też idzie drogą, która wcale nie prowadzi ku dobremu. Jak wszystko się skończyło? Państwo oczywiście będziecie wiedzieli, przeczytawszy ową powieść. My, aktorzy teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, proponujemy dzisiaj fragment. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę powieść. Oliver doszedł do gościńca. Mogła być 8 z rana. Już przynajmniej o milę od miasta się był oddalił, biegł jednak ciągle, kryjąc się od czasu do czasu za płoty z obawy, by go nie ścigano. Na koniec usiadł znużony w cieniu milowego kamienia i po raz pierwszy rozmyślać zaczął, w którą stronę się mu najlepiej będzie puścić, by znaleźć przytułek, pracę i życie. Na kamieniu wielkimi głoskami stało napisane, iż stąd jeszcze 70 mil do Londynu. Nieraz już słyszał, iż żaden chłopiec, który cokolwiek tylko bystrości umysłu i dowcipu posiada, w Londynie żebrać nie potrzebuje. Pomyślał sobie tedy, iż to było właśnie miejsce najdogodniejsze dla biednego od wszystkich opuszczonego chłopca, któremu by z głodu na ulicy umrzeć wypadało, gdyby mu nikt w pomoc nie przyszedł. Ta myśl tak mu się spodobała, iż się natychmiast żywo na nogi zerwał. Miał w swym zawiniątku kawał suchego chleba, koszulę i dwie pary pończoch. I jednego fenika jeszcze w kieszeni. Tego dnia 20 mil blisko uszedł. Nie posiliwszy się przez tę całą drogę niczym innym, tylko tym kawałkiem chleba suchego, który wziął ze sobą i kilkoma łykami wody. Gdy noc nadeszła, udał się na łąkę i, umościwszy się pod styrtą siana, postanowił pod nią aż do rana przespać. Wyziębły, wygłodniały, podróżą mocno znużony, zasnął wkrótce. Gdy się Oliwier nazajutrz obudził, uczuł, iż wskroś przeziębł i cały od zimna skostniał. Przy tym jeszcze taki wielki głód mu dokuczać zaczął, iż w pierwszej wiosce zaraz, przez którą przechodził, fenika swego na bułkę zamienić był zmuszony. Tego dnia już zaledwie mil 12 do wieczora uszedł, gdyż nogi odparzone mu popuchły, a on tak mocno był zdrożony, iż się pod nim chwiały. Noc druga, podobnie jak pierwsza, w czystym polu przepędzona, nie bardzo go także pokrzepiła. A gdy nazajutrz rano w dalszą drogę się wybierał, zaledwie tyle miał mocy, że się krokiem chwiejącym dalej powlec zdołał. Pewnego razu Oliwier, widząc, że powóz pocztowy nadjeżdża, zaczął podróżnych na wierzchu siedzących o pomoc błagać. Lecz mało pomiędzy nimi takich znalazł, którzy by uwagę swoją na niego zwrócili. A i ci mu powiedzieli, żeby cierpliwym był,
dopokąd się na szczyt góry nie dostaną i nie zobaczą, jak daleko za pół fenika biec potrafi. Biedny Oliwier biegł tedy koło wozu tak długo, jak tylko mógł, lecz to długo trwać nie mogło. Gdy to owi podróżni zobaczyli, natychmiast swoje pół feniki do kieszeni pochowali i oświadczyli, iż z niego mały pies leniwy, który na żadną pomoc i litość nie zasługuje. W wielu wioskach były wielkie tablice przybite z ostrzeżeniem, iż ktokolwiek się w tym okręgu żebrać ośmieli, zostanie natychmiast do domu poprawy oddany. A ta groźba Olivera tak mocnym strachem zwykle nabawiła, iż wszelkich sił swoich dobywał, aby to miejsce jak najśpieszniej opuścić. Jeżeli zaś Oliver, kiedy u drzwi wieśniaka się zatrzymał, żebrząc o jałmużnę, zdarzało się zwykle w 9 na 10 przypadków, iż mu wypuszczeniem psów na niego grożono. I w istocie, gdyby się jakiś ksiądz dobroduszny i jakaś staruszka dobrotliwa nad nim nie była zlitowała, cierpienia Olivera byłyby z pewnością w ten sam sposób się skończyły, jak i cierpienia jego matki. Byłby niezawodnie umarł z głodu. Ale ów ksiądz wsparł go kawałkiem chleba i sera. A owa staruszka zacna, mająca podobno w świecie jakiegoś wnuczka, miała także litość nad nim, biednym sierotą, i dała mu tyle, ile tylko dać mogła, a nawet i więcej. 7 dnia rano Oliver szedł z wolna przez miasteczko Banet. Okiennice były jeszcze pozamykane, ulice puste, żywa dusza z zaduchu i ciemności sypialni na jasność dnia jeszcze nie wyszła. Pyłem okryty, nogi mając ranne, popuchnięte, na zimnym kamiennym progu jakiegoś domu sobie spoczął. Pomału zaczęto sklepy i okiennice otwierać. Wielu spostrzegłszy Olivera, za nim się oglądało, lecz żaden tej pracy sobie nie zadał, aby zapytać, skąd przychodzi i dokąd idzie. On zaś siedział smutny i strapiony. Z rozmyślania obudziło go nagle spostrzeżenie, iż jakiś młody człowiek, który przed chwilą dopiero z największą obojętnością mimo niego przeszedł, niebawem powrócił. Przeszedł przez ulicę i zbliżywszy się do Olivera, rzekł: jak się masz, mój chłopcze? Jestem głodny. Szedłem cały tydzień. A, rozumiem. Na rozkaz dziubosza. Nieprawda? Spodziewam się, że wiesz, co znaczy dziubosz, mój zacny przyjacielu. Przy opisywaniu ptaków... Jaki z ciebie zieleniak! Dziubosz oznacza sędziego. A jeśli się mówi, iż na rozkaz dziubosza idziesz, to nie ma znaczyć, że idziesz prosto, drogą i ciągle naprzód, ale ciągle do góry. A byłeś kiedy w młynie? W młynie? No, w młynie. Tak mało miejsca zajmującym, że się w dzbanku zmieścić może. Lecz teraz chodź ze mną. Prawda, że i u mnie flota nie bardzo wielka, ale to nic nie szkodzi. No wstańże i stań na tych twoich piszczałkach żywo. Nieznajomy, pomógłszy Oliverowi się podnieść, zaprowadził go do pobliskiego kramu, w którym spory kawał szynki i mały bochenek chleba kupił. A żeby się zaś szynka przez drogę nie zawalała, wykroił w chlebie dziurę, wyjął ośródkę i wsadził szynkę na jej miejsce. Potem chleb wziął pod pachę,
udał się wraz z Oliverem do lichej karczmy i poprowadził go do osobnej izdebki w tyle. Tutaj postawiono przed Oliverem kufel piwa z rozporządzenia tajemniczego przewodnika, a on się oddał tej rozkoszy od dawna już niedoznanej, iż się dowolnie mógł najeść i napić. Chcesz zatem iść do Londynu? A maszże tam jakie miejsce pewne? Nie. A pieniędzy masz? Nie. A ty mieszkasz w Londynie? Mieszkam, jeżeli jestem w domu. Zapewne będziesz potrzebował noclegu, co? Od czasu, jak miejsce mego urodzenia opuścił, jeszcze ani razu pod dachem nie spał. Niech cię o nocleg głowa nie boli. I ja myślę na wieczór być w Londynie i znam pewnego zacnego staruszka, który cię za darmo przenocuje i ani się spyta o zapłatę, jeżeli cię tylko ktoś znajomy do niego zaprowadzi. To ich wkrótce do poufniejszej nieco rozmowy doprowadziło, z której się Oliver dowiedział, iż przyjaciel jego nowy, Jakub Dawkins się nazywa i szczególnym jest oblubieńcem wspomnianego staruszka. 11 w nocy wybiła, kiedy do rogatki w Islington doszli. Lubo, uwaga Oliwiera głównie na to zwrócona była, aby przewodnikowi swemu kroku dotrzymać i z oczów go nie zgubić. Nie omieszkał jednak tu i owdzie okiem rzucić i to spostrzeżenie zrobił, że jeszcze nigdy miejsca nędzniejszego i plugawszego nie widział. Była to wąska i błotnista ulica, a powietrze różnymi zgniłymi wyziewami zarażone. Przewodnik, doszedłszy do podnóża małego pagórka, drzwi w pobliżu Field Lane śpiesznie otworzył i wtrąciwszy Olivera do sieni, natychmiast je za sobą zamknął. Oliver, wyciągnąwszy jedną rękę przed siebie, a drugą mocno swego towarzysza się trzymając, wspiął się po schodach ciemnych i spróchniałych. Panie Fagin, oto mój przyjaciel. Oliver Twist. Kochani widzowie, to nasze ostatnie spotkanie z dramatem, ostatnie spotkanie z Państwem przed przerwą urlopową. Byliśmy u Państwa w domach codziennie. Codziennie wieczorem w ramach projektu Norwid w domu. Chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za gościnę. To dzięki Wam właśnie czuliśmy się w tym czasie, tak trudnym czasie pandemii, potrzebni. To dzięki Wam czuliśmy, że aktorzy mogą wykonywać swój zawód, mogą być codziennie u Państwa. To dzięki Wam właśnie wiemy, że sztuka jest potrzebna, że kultura w tak trudnym czasie jest chlebem. Dziękujemy za to, że chcieliście otworzyć drzwi do swojego domu. Chciałbym też podziękować wszystkim realizatorom projektu. To bardzo trudna była praca, ale bardzo wdzięczna, bo dla Państwa to robiliśmy. Dziękuję realizatorom, dziękuję aktorom, dziękuję całemu działowi marketingu, promocji, który się zajmował tym, abyśmy mogli do Państwa dotrzeć. Dziękuję służbom technicznym, dziękuję telewizji Dami, która z nami przez cały czas współpracowała i opracowała materiał filmowy czy też zdjęciowy. Dziękuję bardzo Muzycznemu Radiu
za promocję naszego projektu Norwid w domu. To również dzięki nim mogliście Państwo wiedzieć, o której godzinie będziemy nadawali online, o której się będziemy spotykali i co będziemy Państwu przedstawiali. Bardzo serdecznie im dziękuję za współpracę. Żegnamy się z dramatem, natomiast nie żegnamy się z poezją. Z poezją pozostaniemy do końca czerwca. Zapraszam właśnie na spotkanie ze strofami, które napisali nasi wspaniali jeleniogórscy poeci. Codziennie o godzinie 19 do końca czerwca. Chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za słowo, które nam udostępnili, a które mogliśmy Państwu przekazać. Wszystkim Państwu dziękuję, życzę udanego urlopu i przede wszystkim chcielibyśmy się spotkać we wrześniu. Trzymajmy kciuki, żeby już nic złego się nie wydarzyło, żebyśmy mogli tutaj, w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, spotkać się we wrześniu i zobaczyć naszych aktorów już na żywo. Wszystkiego najlepszego.